Proszę pamiętać, że de facto Europa się rozbroiła w ciągu tych ostatnich 30 lat i w tej chwili braki, jeśli chodzi o wyćwiczone siły wojskowe, broń, amunicja, command and control, wszystko to musi być nadrobione i NATO w tej chwili, przygotowując się na szczyt w Wilnie, bardzo intensywnie nad tym pracuje. I bez, prawda, tego hubu koło Rzeszowa, no to po prostu nie byłoby możliwe i ta rola Polski w sojuszu nabiera ogromnego znaczenia. Więc ja się spodziewam po prostu decyzji odnośnie zadań, jeśli chodzi o regionalne i specyficzne plany dla sojuszu, które będą przedstawione członkom do politycznej decyzji, bo sojusz musi odbudować liczebność sił. Przede wszystkim Europejczycy muszą doprowadzić do tego, że stają się trzonem konwencjonalnego odstraszania i obrony. Stany Zjednoczone mają przecież dwuobszarowy kryzys, jeden na Indo-Pacyfiku, a drugi w Europie Wschodniej, więc ten ciężar konwencjonalnej obrony, modernizacji sił, no i tworzenie to, co my nazywamy cross-domain, czyli operowania przez szereg domen, nie tylko morska, lądowa i powietrzna, ale również space i cyberobszar. Ale wojska lądowe są bardzo mocno poturbowane przez armię ukraińską i ja oceniam, że zajęłoby Rosjanom jakieś 3 do 5 lat, żeby odbudować te zdolności, w zależności od tego, jakiego rodzaju wojnę Rosjanie będą prowadzić. NATO jest zjednoczone politycznie, chociaż oczywiście są różnice, jeśli chodzi o skłonność do podejmowania ryzyka. Państwa na flance, takie jak Polska, jak państwa bałtyckie, Finlandia, jako przyszły członek, czy Rumunia, są skłonne podejmować o wiele większe ryzyko, bo zdają sobie sprawę z zagrożenia egzystencjalnego, jakie Rosja stanowi. Państwa dalej, zaczynamy mówić o Niemcach czy o Francji, mają już inną optykę bezpieczeństwa, prawda? Niemcy nie są w tej chwili państwem granicznym. Francja jest bardziej zajęta tym, co się dzieje na Morzu Śródziemnomorskim, w Afryce i głęboko do Sahelu, prawda? Więc te różnice istnieją, ale polityczny sojusz jest zjednoczony, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Kwestia jest tylko tego, jak szybko i jakiego rodzaju systemy i ile amunicji jesteśmy w stanie doprowadzić. No i to niestety, w mojej ocenie, odbywa się zbyt wolno. I w związku z tym, mimo tego, że rosyjskie wojska są niszczone, ale Ukraińcy również się wykrwawiają w tym procesie. Ale Ukraina nie może walczyć przez długi okres czasu, tak jak to robi w tej chwili w Bachmucie, czyli taka war of attrition, jak my to nazywamy, czyli wymienianie się, że tak powiem, żołnierzami tutaj i ponosząc tego rodzaju straty, dlatego że biorąc pod uwagę wypływ ludności, straty na wojnie, Ukraina prawdopodobnie ma 1/4 populacji Rosji w tej chwili. Więc tego rodzaju wojna skończy się tylko w jeden sposób, prawda? No, państwo z zapasem biologicznym, a Putin w tej chwili prowadzi już kolejną mobilizację tych 400 tysięcy kontraktników, które ma ogłosić w kwietniu. Doda pan do tego tę mobilizację tych 300 tysięcy, które on przeprowadził, więc Ukraina musi zacząć walczyć na własnych swoich zasadach, czyli musi walczyć wojnę manewrową, czyli potrzebuje do tego zachodnich czołgów, dlatego że są one o wiele bardziej efektywne, jeśli chodzi i o ochronę załogi, jak i o zasięg dział i amunicję i targeting. Potrzebuje tego, co my nazywamy long range fires, czyli możliwość sięgnięcia głębiej w zaplecze rosyjskich wojsk, czyli składy amunicji, składy paliwa, całą logistykę. No i potrzebuje również utrzymać kontrolę obszaru powietrznego i zaatakować cele naziemne, czyli potrzebuje współczesnych samolotów. Te trzy elementy są kluczowe, bo każdy naród ma ten moment załamania, prawda, wyczerpania się i Ukraina potrzebuje w tej chwili, w mojej ocenie, zwycięstwa nie tylko taktycznego i operacyjnego, ale również takiego strategicznego przełamania wojska rosyjskiego, dlatego że tylko wtedy można mówić o jakichkolwiek poważnych rozmowach na temat zakończenia konfliktu. W tej chwili zamrożenie tej wojny to byłoby zwycięstwo dla Putina, zarówno terytorialnie, jak i w sensie takiego morale rosyjskiego. Proszę pamiętać, że on tak naprawdę, jeżeli pan słucha propagandy rosyjskiej, Rosjanie biją się nie z Ukraińcami, ale biją się z całą cywilizacją zachodnią, z Zachodem. Więc gdyby Rosja wygrała na Ukrainie, to byłby dla nich cywilizacyjne zwycięstwo i podejrzewam, że prawdopodobieństwo szerszego konfliktu w Europie byłoby o wiele wyższe w takim wypadku. Druga sprawa to jest kurczenie się bazy przemysłowej, zarówno w Stanach Zjednoczonych, tych największych 5 producentów broni, no i przede wszystkim w Europie. I to widzimy przede wszystkim, jeśli chodzi o stan czołgów, zwłaszcza Leoparda 2 w różnych wersjach. Przez moje kalkulacje jest około 2000 sztuk Leo 2, ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na ich tak zwane poziomy gotowości, w Stanach Zjednoczonych to jest jakieś 80-85% na armor się wymaga, że ten sprzęt jest gotów do użycia. Powiedzmy, że nawet w Europie to jest połowa tego, 50%. Są armie, nie będę tutaj nazywał ich, które mają może z 300 czy 250 tych czołgów, z których może jedna
jedna trzecia jest w stanie operacyjnym. Więc samo poskładanie sztuk tego przy założeniu, że istnieje wola polityczna, bo to też może być problem. To, że myśmy skurczyli bazę produkcyjną, to się w tej chwili zmienia. Ja uważam, że przede wszystkim Europa, bo tu jest największe zapóźnienie, musi przejść na produkcję wojenną de facto, jeśli chodzi o amunicję i musi odbudować siły zbrojne. To są te nowe plany NATO, o których Shape mówi, o których Sakir mówi, że bez tego po prostu, i to zajmie Europie lata niestety, nawet jeśli Europejczycy bardzo poważnie się za to wezmą. Ja mnie tutaj, są kraje, które takie jak Polska, bardzo poważnie traktują obronność. To, że Polacy kupują 250 Abramsów SEV-V3, czyli ten najnowocześniejszy model, prawda, stworzy z Polski naprawdę bardzo, bardzo silną armię, zwłaszcza armię uderzeniową. Pan do tego doda koreańskie zakupy, HIMARSy, haubice i tak dalej, więc tu Polacy są bardzo poważnie to biorą, ale są kraje w Europie, które nadal traktują wydatki na zbrojenia jako pewnego rodzaju sposób na zaoszczędzenie pieniędzy na inne rzeczy. Pewne kraje tutaj no, mają lotnictwo, które de facto nie jest lotnictwem, bo jest, nie można go używać na całym obszarze sojuszu. One nie są, co nazywamy deployable. Są trudności z rekrutacją żołnierzy. Prawda? Większość państw pozbyło się draftu, więc to jest problem do odrobienia tego wszystkiego, co zostało zaniedbane przez 30 lat. Niemcy są dobrym przykładem tego. Bundeswehr była w okresie zimnej wojny kluczową siłą konwencjonalną w Europie. Bundeswehr w chwili obecnej jest no, bladym cieniem tego, czym była, zarówno jeśli chodzi o ilość sztuk broni, jak i equipment. I to, że na przykład Niemcy do tej pory nie mają piątej generacji samolotu, stąd mimo tego, że mieli to razem robić z Francuzami, jednak zdecydowali kupić F-35 w Stanach Zjednoczonych. I tutaj druga sprawa jest taka, że również Stany Zjednoczone mają ograniczoną ilość linii produkcyjnych, a w tej chwili taka liczba klientów, prawda, która wychodzi, Polacy kupują F-35, Finowie, Niemcy i tak dalej, więc a przy tym są potrzeby amerykańskiej Air Force również. Więc tu trzeba powiększyć bazę przemysłową, a żeby to się stało, rządy muszą dać kontrakty tym firmom. Rheinmetall nie zacznie budować amunicji, dopóki Ministerstwo Obrony nie da mu kontrakt, który gwarantuje, że te pociski czy czołgi będą kupione. No i pętla się zamyka i to jest prawda, co tyczy się większości państw europejskich. Stany Zjednoczone są kwintesencjalnie morską siłą, prawda? Po to, żeby mieć dostęp do globalnych rynków, żeby mieć dostęp do resursów, muszą operować zarówno na Atlantyku, jak i na Pacyfiku. W przeciwnym wypadku stajemy się państwem regionalnym i zamkniętym w hemisferze, co oczywiście jest czymś, co Chińczycy i Rosjanie bardzo, bardzo chętnie by zrobili. Więc jeżeli pan zresztą spojrzy na samą mapę, to Stany to są kontynentalna wyspa de facto, prawda? My mamy marynarkę wojenną wpisaną w konstytucję. Więc ja uważam, że Stany Zjednoczone pozostaną w Europie, chyba że doszłoby do jakichś bardzo dramatycznych, nieoczekiwanych zmian, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Jak pan wie, kilku kandydatów mówi bardzo głośno o tym, że Ukraina to jest zupełnie niepotrzebne tutaj zadanie z naszej strony, że to trzeba zamknąć. I więc jeżeli coś by zagroziło amerykańskiej pomocy dla Ukrainy i pomocy pozostania w Europie, to byłyby jakieś dramatyczne zmiany wewnątrz procesów politycznych w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili Kongres w mojej ocenie ma konsensus co do tego, że Ukrainę trzeba wspomagać. Ja byłem niedawno na Munich Security Conference, gdzie senator Mitch McConnell właśnie przyjechał, żeby dać tego rodzaju message europejskim sojusznikom. Tylko jedno ostrzeżenie, jeżeli Europejczycy się nie uzbroją, czyli nie odbudują zdolności wojskowych w taki sposób, żeby stały się tym głównym trzonem siły konwencjonalnej, Stany Zjednoczone nadal, prawda, nuklearny parasol będą i te wysokie enablers dawać, prawda, najwyższe elementy technologii wojskowej, no to może być bardzo niedobre ciśnienie wewnątrz kongresu, no bo Europa jest bardzo bogatym kontynentem. Tu jest jakieś 500 milionów ludzi i to, że Stany Zjednoczone mają nadal bronić, prawda, przy naszych problemach na Indo-Pacyfiku, wewnętrznych wymaganiach infrastruktury i tego przełamywania globalizacji, które się w tej chwili odbywa, no po prostu kongres tutaj może podnieść rękę i powiedzieć dosyć. Więc ja zawsze ostrzegam europejskich przyjaciół o tym, że trzeba bardzo poważnie wziąć na siebie zobowiązania natowskie, stworzyć zdolności wojskowe, przestać gadać o tam procentach GDP prawda, na zbrojenie, bo pan może wydawać 10% GDP na zbrojenie, ale jeżeli z tego panu 80% pójdzie na pensje dla wojskowych i na koszty personalne, no to co to jest za wojsko? Jeżeli pana samolot może tylko latać w kółko nad paną stolicą, to jest klub lotniczy, to nie jest prawdziwa deployable, prawda, Air Force. Więc tu Europejczycy powinni się skoncentrować na specyficznych zdolnościach wojskowych, które później możemy wpiąć plany operacyjne sojuszu. I wtedy sądzę, że nie tylko zatrzymamy Rosję,
się również zatrzymamy Chińczyków.